Pomimo wcześniejszych zapowiedzi Fransa Timmermansa o możliwym skierowaniu skargi przeciw Polsce do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w związku z nowelizacją ustaw reformujących sądownictwo, Kolegium Komisji Europejskiej nie podjęło dziś żadnej decyzji w tej sprawie. Zaogniać w jakikolwiek sposób sytuację i komentować faktów, których nie ma. Także no, dzisiaj wiemy, że nic takiego się nie wydarzyło. No, rozumiem, że podwójny smuteczek po stronie totalnej opozycji, no ale dobrze dla Polski. Wczoraj w Brukseli do późnych godzin wieczornych trwało wysłuchanie Polski na posiedzeniu Rady Unii Europejskiej w ramach procedury z artykułu 7 traktatu unijnego. Wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans mówił, że rosną obawy Komisji co do łamania praworządności w Polsce, a sytuacja się pogarsza. Jego troskę docenia opozycja. Myślę, że jest ogromny paradoks w tym, że Komisja Europejska, instytucje europejskie, nasi sąsiedzi, partnerzy występują dzisiaj w obronie wartości takich jak niezależność sądownictwa, a polski rząd nie. Frans Timmermans nie kryje, że zależy mu na jak najostrzejszych sankcjach dla Polski. Dziś wiceszef Komisji Europejskiej przedstawił dokument składający się ze szczegółowo opisanej skargi i wniosku o zawieszenie wykonywania przepisów o przejściu sędziów w stan spoczynku do czasu wydania ostatecznego wyroku. Mimo tego Kolegium Komisji decyzji nie podjęło. Frans Timmermans, no jak wiadomo, jest takim jastrzębiem, jeśli chodzi o kwestie związane z praworządnością, zarówno jeśli idzie o Polskę, jak również jeśli idzie o Węgry. Jest to komisarz, który wielokrotnie domagał się stosowania najostrzejszych środków w stosunku do tych dwóch państw członkowskich, no ale jest też pełna wiedza dotycząca tego, że podobnego stanowiska no nie przejawia nie tyle nawet większość komisarzy w Komisji Europejskiej. No. W odpowiedzi przesłanej w piątek Komisji Europejskiej na jej zarzuty w tej sprawie polski rząd uzasadniał, że reforma sądownicza była konieczna. Ustawa o Sądzie Najwyższym nie łamie niezawisłości sędziów, a Unia Europejska nie ma kompetencji do zajmowania się tą kwestią. Tej decyzji nie ma, a świat dalej istnieje, muszę powiedzieć. I tak już poważnie na to patrząc, to chyba też wynika z tego, że prawda jest taka, że komisja na pewnym etapie chyba też musi sobie zdawać sprawę z ograniczoności środków, jakimi dysponuje. No to zaognianie sytuacji, którym się bardzo przejmują i podniecają niektóre polskie media, to jest jedna sprawa. A druga sprawa, jakimi rzeczywiście możliwościami prawnymi dysponuje komisja i co faktycznie chce zaskarżyć, bo w takiej postaci, w jakiej obecnie istnieją te ustawy, moim zdaniem bardzo trudno znaleźć powód prawny, żeby je podważyć. Na razie nie wiadomo, czy i kiedy Komisja Europejska wróci do tej sprawy. Magdalena Bałkowiec, Telewizja Republika.